To już 50 lat, przedszkola numer 2, Misia Uszatka w Sycowie. Ta okrągła rocznica to dobry czas na podsumowania, ale też tworzenie planów na przyszłość. Placówka cały czas się rozwija, myślę, że podnosimy cały czas swój poziom, zarówno jeżeli chodzi o warunki lokalowe, podnosimy jakość kształcenia. Jesteśmy w wielu projektach, uczestniczymy w wielu projektach, również nasze dzieci uczestniczą w wielu zajęciach dodatkowych, które mamy w naszym przedszkolu do zaoferowania, więc myślę, że te 50 lat jest dla nas pięknym jubileuszem i myślę, że niezmarnowanym. Na moment cofnijmy się w czasie. Wiem, że ja zaczęłam pracę w przedszkolu numer 2, to było przedszkole na ulicy Zwycięzców, w 90 roku. Zostałam bardzo mile przyjęta przez całą załogę, byłam tam najmłodszym pracownikiem, ale było bardzo fajnie, współpraca się układała bardzo dobrze. Z opowiadań koleżanek wiem, że przedszkole otwarte zostało 11 września 1972 roku. Z opowiadań koleżanek wiem, że było ciężko, żeby zorganizować szafki, stoliki, krzesełka, ale wszyscy zabrali się do wspólnej pracy i już 11 września naukę rozpoczęło 56 dzieci w tej placówce. Były dwie sale. Dzieci uczyły się jak do tej pory przez zabawę, poznawały najbliższe zakłady pracy, poznawali swoje otoczenie. Spotykaliśmy się na różnych uroczystościach, na Dniu Kolejarza, na Dniu Milicjanta, Święto Pielęgniarki. Odbywały się też różne uroczystości w takich największych sycowskich zakładach jak Sira. Chodziliśmy na występy, a najfajniejsze rzeczy, które wspominamy teraz, jak się spotykamy, to było to, jak żeśmy szykowały własnoręcznie stroje. Oczywiście one były z bibuły, potem szyłyśmy już własnoręcznie. No i czas mijał bardzo szybko, jak dzisiaj tak patrzę, że minęło już tyle lat. No i bardzo się cieszymy, że przedszkole dalej jest. Wszystkie dziewczyny, które z nami, ze mną pracowały na początku tej mojej działalności w tym przedszkolu są. Spotykamy się i wspominamy naprawdę miły ten fajny czas. Ilu przyszłych lekarzy, prawników, dziennikarzy, architektów, żołnierzy wychowało przedszkole numer 2 Misia Uszatka w Sycowie, tyle kolejnych lat istnienia mu życzymy. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.